Witam serdecznie, z tej strony Dawid Beczek z Dawidem na ryby. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam relacje z dwóch najważniejszych dni w roku, jak dla mnie, czyli z 1 oraz 2 czerwca, sandaczowe rozpoczęcie sezonu. Mówiąc tak na początku, na pewno zobaczycie ryby, zobaczycie na co brały. Był naprawdę piękne dwa dni, udało się połapać moim zdaniem. Zrobiłem fajny wynik. Mam nadzieję, że relacja się spodoba, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jak wyglądało przygotowanie, a potem lecimy nad wodę. Jak widzieliście, dobiła północ, już jesteśmy nad wodą. Na początku spróbujemy troszkę z brzegu, na godzinę przed świtem standardowo wpadamy na łódkę. No cóż, mam nadzieję, że będzie dobrze, zapraszam do oglądania, trzymajcie za nas kciuki. No i wracamy już, lecimy po łódeczkę. Teraz główna część dzisiejszego święta, 1 czerwca, jeszcze raz przypominam, o ile wcześniej byłem zupełnie byłem taki zamulony, nie wiem co tam mówiłem nawet w tym pierwszym wstępie. No to teraz już się rozbudziłem, było kilka stuknięć. Niestety nic się nie udało wciąć. Może to były nietoperze, aczkolwiek myślę, że po jednym braniu co najmniej mieliśmy z brzegu. Więc mówię, teraz lecimy po łódeczkę i czekamy na godzinę 3:25, czyli godzinę przed świtem. No łódeczka praktycznie gotowa. Już gumy naszykowywane. Wędeczka stoi. Gąbka. Więc tylko wypłynąć, jeszcze 10 minut musimy poczekać i lecimy z tematem. Jest? Jest już? Mamy rybę. Piękne branie na fiszkantera, setkę. Ależ uderzenie. Piękna bomba. Jeszcze czarny widzę. Taki ledwo co wytarty. Oj, kurde, jechała sobie kolegą. Około 60 cm. Ale pierwszy sandacz sezonu jest. Ale łyknął piękny fiszkantera. Zaraz wam pokażę. I zobaczcie, pierwszy czarnuch, piękny. Cykniemy kilka fotek i oczywiście puścimy rybkę. 60-taczek, ryba 60 cm, oczywiście niech płynie. Poszedł. Jest! Zaczynamy sezon. Jest drugi, podobny, ten już wytarty, albo samica, bo jest blada, więc fajnie, no zobaczcie, piękny, malowane główki Kacpra, ciekawe czy coś pomogły, no bo akurat uderzył,
Dobra, wypniemy, no i już wam pokazuję. No i rybka oczywiście do wody. Jak każda. Niech się natleni. Ten taki, nie mierzyłem go, ale obstawiam, że około 55 może. Wymiarowy jest. Jest. Jest okonek taki plus 20. Niech szybko płynie. A zobaczcie na co. Sajra. Także kolorek, który się sprawdza na sandacze. Pomarańczowo-żółta. Na czeburaszce hak offsetowy Jaws. No i skusiła pierwszą rybkę. Kombinujemy dalej. Jest kolejny zędzik. Tym razem zobaczcie. Daj przybliżenie. Sajra 3D. Nowość, płotka. Nowość na sezon 2018. No i dała radę. Cykamy fotkę i oczywiście puszczamy zaraz. No i oczywiście rybka do wody. Myślę, że też wymiar ma. Tego nie dokładam do miarki. Niech sobie spokojnie wróci. O, jeszcze mi dał po twarzy. Yeah. Kacper coś przywalił, wreszcie. Weź go w lewo, ciągnij, bo mojej żyłki nie ściągnąłem. Co my tu mamy? O kurcie, jaki ładny. Poszedł. Dzięki za podbieranie. Tak zakończyła się noc oraz poranek. Brań było kilka. Trzy wyciągnięte, trzy zapięte przeze mnie i trzy przeze mnie wyciągnięte. Do tego okonek, taki mały bonusik na sajrę. Więc może nie jakaś super rewelacja, ale jak najbardziej pozytywny wynik. Po raz trzeci z rzędu w otwarcie sezonu łapię trzy sztuki. W sumie mogłoby się to zdać z już taką tradycją zrobić, żeby co roku łapać te trzy, to ja nie będę naprawdę narzekał w przyszłych latach. No i cóż, Kasper miał jedną rybę, niestety spadła przez w sumie moje złe podbieranie i przez to, że zamiast ściągnąć plecionkę do końca, to zostawiłem ją w wodzie i zacząłem nagrywać. No i ryba po prostu wlazła w nią, a potem się odczepiła. W każdym razie to, co wydarzyło się w drugiej części dnia, było bardzo ciekawą sprawą, ponieważ tata Łukasza Rdzanka, założyciela Fishing Store, przyciął piękną rybę, którą zaraz zobaczycie, ponad 40 minut walki na dość delikatnym zestawie. Więc cóż, nie ma co tutaj opowiadać, lepiej sami to zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj Łukasz z tatą pływa i mają sumka. Od rana orają wodę, no i opłaciło im się, jak widzicie. Mam nadzieję, że uda im się tą rybę wyciągnąć i wam pokażemy. Zobaczcie. Takie okazy pływają tutaj w ten zbiornik. Gryzie. Gryzie. Około 10 kg na pewno. Trzymasz podbierak? Tak. No lepiej, zdecydowanie lepiej niż 10 kg. Piękny. Taka ryba. Rybka oczywiście wraca. Puszczamy. Cześć, gdzie dopłynę do trochę. A on ma siłę. No, ma jeszcze siłę, żeby popłynąć. A dzisiaj rano powiedziałem, żebym sobie złapał sumka. Mi się nie udało, ale jeden wyjechał. Pięknie, poszedł, brawo.
A jest szczupaczek u Norberta. Mały śmierdziuch, ale pięknie ci walnął. Bardzo ładne branie. Wypniesz go? Wypnij go. No ale to nawet po cichu, żeby wiesz, żeby miejsca nie spierdzielić. Nawet go nie wyjmuj z wody. Nie, nie, przy skrzelach złap, bo tak to... A, głęboko łyknął gumę. Piękny strzał. Łapie Norbert bez stalówki i dosłownie dzięki agrafce nie uciął. Jest na samym czubeczku. 45, coś takiego, no ale fajnie, że jest jakiś kontakt. Pierwsza rybka tej wieczornej sesji u nas. Miałem chyba branie znowu na Sajrę 3D. Niestety nie udało się zaciąć. Takie drobne pyknięcie. Ciężko to nazwać jakimś konkretnym braniem. I jeszcze w porannej sesji na Sajrę 3D miałem po tym sandaczu pierwszym naprawdę mocne uderzenie. Także aż poczułem w łapie konkretnie, no ale niestety nie wcięte. Sajra została ściągnięta z haka offsetowego. Dobra, zaraz ci pomogę. To przerywamy nagrywanie, ja wypnę tą rybę. Rybka wypięta. Niech sobie wraca, szczupaczek. Ach, poszedł śmierdziel. Myślałem, że skończę na zero, a tu w ostatnim momencie mówię, że chyba był, no i jest. Maluszyk siadł na gumie, zobaczcie, podczepiony za brzuch, ale to jest ryba po braniu, normalnie w opadzie, przygniotła, zdarza się. No i nawet nie cykam fotki, no, standardowy zędzik, płyń młody. Tak na koniec, mega wypracowany. Cieszę się, pomimo że taki drobny. Tak minął pierwszy dzień, udało się złapać kilka sandaczy. Co prawda moi kompani na łódce, czyli Kacper i Norbert, nie złapali żadnej sztuki. Norbert złapał tylko szczupaka, a Kacper chyba dwie małże. No ale tak to czasem bywa. Drugi dzień za to pływałem z Łukaszem, zarówno rano jak i wieczorem. Wyniki były znacznie gorsze, jednak tak, że trafiliśmy jakieś ryby. Zobaczcie sami. Jest kolejna rybka. Fish Hunter numer 100. Klasyka, jak zawsze. Główka 7 gram. Malutki. No ale cieszy, bo pierwsze branie. Niech płynie. Poszedł. W dwóch nieudanych rybkach Łukasz wreszcie ma coś, co my tu mamy. Ale ładna rybka będzie. Sandacz? Sandacz. No, dawaj go do mnie, dawaj. Ale czarnuch, patrzcie. Jaki czarny. Zobacz, rok temu też ze mną takiego czarnego złapałeś. Jaki czarnuszek. Jest, mega. Jest, w końcu. Idź, rośnij, przyprowadź dziadka. Ale się nastroszył. Zobacz, no, ładnie jak rekin, szczęki. Ale ta woda jest zielona, ja nie mogę. Ledwo tą rybę widać. No. Ach, pięknie. Ja tu odwalam jakieś dziwne rzeczy z klejem, a Łukasz przyciął fajną rybkę. O, będzie ładny, bo naprawdę. Dobrze muruje. Muruje pięknie. To, czy to sandacz? Czy szczupak? Bo chodzi strasznie dziwnie. Sum. Chcę zobaczyć, nie wiem, są to nie. Ej, to mały sandacz. Sandacz. I to mały sandaczyk. Nie jest bardzo duży, ale... Taki z 50-taczek. Ale lepszy. Lepszy mówisz? Myślę, że koło 60 będzie miał. A nie, racja, rzeczywiście. A, jesteś. Brawo. I zobaczcie, taki zanderek. Trafił się troszeczkę większy, bardzo ładny amator. Tutaj gumek. O. Na białą gumeczkę, czyli znowu perełka. No dobra, to dawaj go zmierzymy, zobaczymy. Ile ma? Zmierzymy jednak tutaj w tej wódce. A masz miarę tam? No,
No taki 60, pewnie 2-3. 60, 50, 9. No 60, 60 można mu zaliczyć. 59, 60. Bardzo ładna rybka. No jakieś filmidło z wypuszczania. Jest, nagrywać cały czas. A buzi? A buzi? Płyń po kolegów. A, pięknie. Poszedł. Tyle z tego wspaniałego rozpoczęcia sezonu. Po raz kolejny pierwsze dwa dni czerwca, bo okazało się łaskawe. Udało złapać się kilka rybek. Moje ukochane sandacze współpracują ze mną do końca czerwca, ponieważ nagrywając ten materiał, te przerywniki dokładnie, mamy już chyba 24 dziś jest. 24 czerwca, no i udało mi się naprawdę, nie narzekam na sandacze. Pływałem po różnych zbiornikach i na wielu wodach udało mi się coś złapać i jest kilka tych rybek na koncie. Najlepiej sprawdzał się w tym roku po raz kolejny Fish Hunter setka. Genialna praca, genialna kolorystyka i po raz trzeci rok z rzędu daje ryby. Polecam każdemu. Najlepiej spisuje mi się w czerwcu, ale również wrzesień, październik na niego łapie ryby. Już te miesiące późniejsze jak listopad, grudzień nieszczególnie, ale czerwiec i myślę, że lato. Ja w lato, jak wiecie, jestem na obozach wędkarskich, to nie łowię sandaczy. W miesiącach lipiec, sierpień, ale te skrajne miesiące, znaczy skrajne, czerwiec, wrzesień, październik, świetna przynęta. Do tego warto się zatrzymać przy Sajrze 3D, nowości na sezon 2019. Gdy wychodziła, byłem dość obojętny. Uznałem, no jest po prostu i już. Ale zakładając ją, od razu pojawiły się efekty. Co prawda wyjąłem na nią tylko jedną rybę dotychczas, ale brań przez ten cały czerwiec miałem naprawdę sporo. Myślę, że robi też różnicę to, że ona ma 14 cm, dlatego żeby trafiła ryba w hak, nie zawsze mały sandacz złapie to jak trzeba, więc niekoniecznie się zapinały wszystkie, dlatego tylko jedna wyjechała, ale było jeszcze jedno bardzo konkretne puknięcie pierwszego dnia, aż poczułem w łapie moc tej ryby, do tego kilka drobnych pstryknięć, więc polecam też tą Sajrę 3D, ja akurat mam płotkę. Ale jeszcze występuje wersja z szczupak oraz okup. Ostatnią sprawą, którą chciałem poruszyć, to malowane główki jigowe. Wspomniałem przy jednym z sandaczy, że namalowaną mi uderzyła ryba. To jest zwykły żawsik pomalowany przez Kacpra. Jak się przyjrzycie, łapałem na niego przez cały czerwiec, złapałem na nią ponad 10 ryb. I spójrzcie, jest cała poobijana. Jest naprawdę mnóstwo ran wojennych na tej główce, ona już jest lekko stępiona, ale trzymam ją z sentymentu, bo mówię, wyciągnęła ponad 10 ryb i pięknie jest poobgryzana. Sandacze zrobiły tutaj spustoszenie na niej. Więc myślę, że warto, jeśli macie możliwość, Kasper chętnie maluje, więc jeśli macie możliwość pomalowania swoich główek, to polecam, bo dawało to radę w tym roku. Ja to pierwszy raz stosowałem i ten czerwiec naprawdę z malowanymi główkami przynosił efekty. Ostatnią sprawą, którą chciałem poruszyć, to wędzisko oraz kołowrotek, jakich używałem. Standardowo Mikado Sicario, 198 cm monoblank. Niestety nie mam jej aktualnie, złamałem. Złamałem na węgorzu przez swoją głupotę totalną. Złapałem węgorza, jak pewnie widzieliście na Facebooku, 99 cm. Próbując go podebrać, no nie miałem jak, próbowałem chwycić tą rybę w rękę, ale wiadomo, węgorz to węgorz, nie złapie się. Dlatego zacząłem pod stromym brzeg wyciągać na plecionce. Złapałem za plecionkę, wędka strzeliła. No sorry, moja wina, tak bywa, dlatego nie mam swojej ukochanej wędeczki przy sobie. Teraz łapię na kamisori Zander do 18 gram. Też bardzo fajny kijek, polecam. No i spasowana była z kołowrotkiem Black Crystal. 3000, w tym roku już wyciągnął Black Crystal ponad 80-centymetrowego szczupaka, teraz wyjechało na niego kilka sandaczy, kręci dalej bajecznie.
Dlatego również polecam tą maszynkę. No i standardowo Okta, nawinięta Okta Bright. Plecionka genialnie się sprawowała. Tyle w temacie sprzętu. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dziękuję za oglądanie kolejnej relacji. No i cóż, zapraszam do innych odcinków. Pewnie zobaczymy się pod koniec lipca albo sierpnia, jak wrócę z obozów. Jeszcze nie wiem, może uda mi się wrzucać na bieżąco materiały, ponieważ wyjeżdżam za kilka dni. No i cóż, pozdrawiam. Mam nadzieję, że z Wami dzieciaki się widzę za te kilka dni na obozach. No i do zobaczenia. Na razie.